Za nami 19. bal charytatywny organizowany przez Fundację imienia Jerzego Szmadzińskiego. Kwestowano na rzecz uzdolnionych uczniów z rejonu Jeleniogórsko-Legnickiego pochodzących z niezamożnych rodzin. Honorowym gościem był prezydent Aleksander Kwaśniewski. Znając Jurka, bo przez tyle lat byliśmy zaprzyjaźnieni, współpracowaliśmy, wiem, że dla niego to jest ważne, właśnie, że młodzi ludzie otrzymują szansę, że młodzi ludzie mogą się rozwijać, że młodzi ludzie, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, w jakich warunkach przyszło im się wychowywać, uzyskują ten klucz do przyszłości. Ważne, że ludzie się spotykają, że mają pomysł, co chcą zrobić. Spotyka się nie tylko środowisko SLD, ale ludzie z różnych środowisk. Do tej pory fundowano kilkaset stypendiów po 1000 zł. Co ważne, to nie fundacja, lecz szkoły wybierają uzdolnioną młodzież. Wszystkie gimnazja w tych 12 powiatach, które należą do okręgu Jeleniogórsko-Legnickiego, więc to jest dużo szkół. Po kolei nikogo nie wyróżniamy, tylko po kolei te szkoły delegują do tego stypendium, wyznaczają osoby. No, chciałem powiedzieć, że całe narzekanie na dzisiejszą młodzież jest mocno przesadzone, to są bardzo fajni ludzie, może trochę inni niż my, ale na tym polega sztafeta pokoleń. Na licytacji znalazły się przedmioty podarowane m.in. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, Jerzego Wenderlicha, Stanisława Cioska czy Włodka Pawlika. Co cieszyło się największym zainteresowaniem? Ja myślę, że postawiłbym na portret pana prezydenta Kwaśniewskiego olej, który w 1991 roku namalowała nasza jeleniogórska malarka. I myśmy go dzisiaj odnaleźli i dzisiaj spróbujemy go zlicytować. Podczas balu wręczono statuetki przyjaciela Fundacji imienia Jerzego Szmadzińskiego. Ponad 200 osób bawiło się w szczytnym celu. Udało się zebrać ponad 21 tysięcy złotych, co pozwoli na ufundowanie prawie 40 stypendiów.